Zły stan techniczny budynku widać na pierwszy rzut oka. Lokatorzy robią co mogą, nie wszystko jednak można naprawić samodzielnie. Powiedziałam, że są jakieś tego tu przecieki, ale pani administrator mnie zapewniała, że w czerwcu tak będzie tego naprawione. Skończyło się na obietnicach. Do remontu nie przystąpiono. Zarządca nie czuje się odpowiedzialny za stan mieszkania, każe rodzinie się wyprowadzić. Na miejsce zdarzenia przyjechali funkcjonariusze Straży Miejskiej. Zarządca ani właściciel budynku nie pojawili się na miejscu, żeby skontrolować stan techniczny nieruchomości. Jak informują mieszkańcy, nie jest to pierwsze tego typu zdarzenie. 3 czy 4 tygodnie temu ze mną przez tego ścianę zawaliła się tego belka. W tej chwili coś tam łatają tego, wymienili tą belkę. Na dzień tego dzisiejszy właściciele nic nie zamierzają z tym robić, nie mają tego pieniążku. Mi się każą tego wyprowadzić i tego nie wiem dalej, co tego robić. Kamienica należy do prywatnego właściciela. Zdaniem lokatorów nie dba on o nieruchomość w wystarczającym stopniu. Na wyższych piętrach woda kapiąca z sufitu jest normą. Lokatorzy pytają, czy musi dojść do tragedii, żeby rozwiązać ten problem.